Hej moi mili, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Just Cause 3. Moi drodzy, nareszcie mi się udało usiąść do tej gry, na którą już w sumie troszeczkę czekam, na którą się niesamowicie tak naprawdę napaliłem. Nie wiem, czy ostatnio się napaliłem bardziej na moją koleżankę, jakąś dziewczynę, czy po prostu na tą grę. Chyba na tą grę jestem bardziej napalony. Ponieważ, moi drodzy, Just Cause 3 to jest gra coś w stylu GTA 5, lecz nie do końca w klimatach Far Cry 4. Ja tak będę najprościej porównywał. Jesteśmy teraz na panelu głównym. Ja nie chciałem wcześniej zaczynać, tylko po prostu wam z wami się przywitać dalej, ponieważ nie wiem, jak się gra w ogóle będzie rozpoczynać. Znaczy, włączałem wcześniej grę po to, żeby zobaczyć ustawienia, ale nie bawiłem się początkami i tak dalej. Dlatego sobie razem, że tak powiem, rozdziewiczymy tę grę jako od samego początku. Tak, będziecie ze mną od samego początku i mam nadzieję, że do samego końca będziecie mnie słuchali. Mam nadzieję, że będziesz patrzył. Dobrze, jak zresztą widzicie, już tutaj jest w tyle Rico Rodriguez, nasz główny bater, pijący whisky z karabinem, jakimś akaczem podejrzewam, patrzący na dymiący jakiś, kurwa, pewnie statek. I moi drodzy, musicie się przygotować na to, że w tej grze będzie strzelanina, rozwałka, strzelanina i rozwałka, jeszcze raz rozwałka. Tu będzie się naprawdę mnóstwo rzeczy rozpieprzało, bum, po prostu tu będzie jeden wielki chaos. Co zresztą was, Adam? Zresztą te osoby, które oglądały mnie gdzieś na 5, no to zresztą wiedzą, jak się umieje, ja? Wiecie? No wiecie, dobra. No to bez zbędnego strania, no może jeszcze wam pokażę grafiki, jeśli kogoś to interesuje. Raczej tutaj wszystko jest na wysokie, łamane na bardzo wysokie. Tylko jednej synchronizacji nie mam, tej pionowej, bo to według mnie jest chuj, znaczy no, za dużo zrera, nie jest tyle warte. No i takie tam inne pierdoły. Tak, troszeczkę tu jest te uklawiszowanie, jeśli można to nazwać dziwne, ale okej, okay. Startujemy sobie. Moi drodzy, zapraszam was, słuchajmy oto bardzo uważnie prologu, który jest bardzo ważny. Nasz wylot, ja? Ghirivello. Tak, to jest ten popieprzony władca tego miasteczka, tej zatoki. I krótko mówiąc, mamy go zabić. To jest nasz cel. A on jest taki popierdolony, że on ma więcej wojska jak ludzi w mieście. A to jest nasz właśnie bohater Rico Rodriguez. Dobra, ja widzę, że to jest jakieś kurde wprowadzenie, co nas tam średnio interesuje, bo my chcemy widzieć akcję. To po prostu sobie może tak coś pomijmy. O, jest to, dobra. Proszę bardzo. Okej, okay, widzę, że jesteśmy w jakimś samolocie. Pierce. To nas mówi Pierce. O, Rico, mój przyjacielu! Ja po prostu czuję taką mocką i taką mocą. Nie wiecie, jak się cieszyłem. Gra, premiera była we wtorek chyba, tak? A ja dopiero gram w sobotę, czyli jakieś pół godziny przed, no nie, jakąś godzinę przed opublikowaniem pierwszego filmu z tej gry na moim kanale, no ponieważ wcześniej się nie wyrobiłem, nie miałem po prostu czasu usiąść. A tak płakałem. O, Greenace? To mi się podoba. Widzicie, że wiem, co robię. Kurde, to jest taki... Kurde, oni mówią z takim fajnym akcentem, takim kurcze, ni to włoski, ni to chyba włoski, kurcze, argentyński, taki coś francuskiego, włoskiego. Chyba francuski, co? Nie wiem, jaki to jest dokładnie akcent. W tym angielskim słychać taki kurde, ten akcencik taki, nie? Chyba francuski to jest, nie? Czy włoski? Nie pamiętam teraz, kurcze, chyba nie wszystkich akcentów, ale on jest taki specyficzny. O, coś specjalnie dla Adamka, to mi się podoba. Dobra, mi się już podobał. 10 na 10. Nigdy wcześniej nie potrzebowałeś. Dobra. Wprowadzenie piękne. Tamto wam pominąłem, ponieważ by to było nie samo mówienie postaci, więc kiełem na to. I czemu ja już jestem na kimś samolocie? Czemu ja się mogę na nim kuźwa ruszać? Czemu ja tu na nim stoję? Czemu ja mogę to zniszczyć z niego na samym początku? Ja pierdzielę! Aha.
RPG-iem. Ja pierdziele! Ja co, oni są pojebani na samym początku. Jezu, mi się już to podoba. Jakie to jest chore? Patrzcie, nawet ten samolot się lekko tak... Kurczę, na tej stronie. Dobra, to jest drugi. Jakaś rakietnica po... nie, ale jakaś taka nie dobra zła. Która za bardzo nie mówię. Czemu w nas wszystko strzela i wszyscy? Jemu, ile tego jest? Jezus, jakieś myśliwce. Ja pierdzielę, jeszcze jakieś jedne główienko. Ile tu tego? A mogę tak wszędzie strzelać? Ty, mogę. Jeszcze jakieś samoloty. Ty, boż, łap, łap, patrzcie, złapię to. Kurczę, prawie by złapał. Ja pierdzielę, co my tu robimy w ogóle? Gdzie? Skąd? Jak? Nie! Rico! Nie! Moje baby, żeś mnie puścił! Ja pierdziel, ta muzyczka, ale ona robi klimat. Jasne, że nie mam zamiaru tu zdechnąć. Okej. Okay. Mamy spadochronik. Mamy tu jakąś broń? Okej, okay, na prawej mam broń. Mogę strzelać, a na... Nie, na lewą mam broń. Okej. Okay. Na środkowym mam... Na środkowym nie mam nic. Okej, okay. Mam tam sobie na dół dotrzeć w porządku. Okej. Okay. Widzę, że nam to się nie za bardzo udało. Okej, okay, musimy zrobić tak po prostu, ja? Okej. Okay. Aha, no a scrollu sobie wybieram roniołki. Całkiem spoko. Co to jest? Czemu mam tam do... Jezu, jakie to jest fajne! Ja pierdziele! Jakie to jest fajne! Jakie to jest cudowne! To tak chce jeszcze! Ja słyszałem o jakiś kurde spadorny, że można nim sterować, ale... Ale jestem cholernie ciekaw tego Winstona, jak to funkcjonuje! Jebu! Jezus Maria, jaki refleks! Synchronizacja 100%! Taki żarcik. Jebu! To musiał boleć! Nie! Francuski! To mi przypomina francuski chyba akcent. Ale francuski ma coś francuskiego, nie? Taki... Oni są tacy kurcze... Taki... I'm Italianish, my friends! Widzisz, stęskim się. I'm glad you're back. It's good to see you too, Mario. But the rebels... They're in trouble. Moi drodzy, musicie jedną sprawę wiedzieć, że ja wcześniej w jedynkę ani w dwójkę nie grałem. Dlatego w niektórych faktach mogę być zacofany, chociaż nie powinienem, ponieważ troszeczkę, znaczy troszeczkę więcej sobie poczytałem o tej grze. Także na pewno co do trójki to sporo ciekawostek wam w czasie odcinka powiem. Bo jestem... A na E, tak? W GTA 5 było na F i dlatego... No, dobra, tu jest na E, okej. Okay. Troszeczkę to uklawiszowanie jest inne. Będę się musiał przyzwyczaić. Samochodem jeździ się trochę dziwnie, jak na sam początek. Na pewno nie jest to takie fajne sterowanie jak GTA 5. Ale słuchajcie, musicie wiedzieć to, że nie oni sobie tu pogadają, a ja wam powiem troszeczkę swojego, że ja teraz gram na klawiaturze, a wiem, że można też grać na padzie, ale... Jest samolot ręczny, wow. Okej, okej, przyjaciele, nie ma problemu, ja się nie muszę zatrzymywać. Jak tak godasz, tak będzie. I to na pewno będą odcinki robione tak jak GTA 5 robiłem, czyli czasem ja se tam powycinam niektóre rzeczy, żeby mi się po prostu nie zanudziło, żeby dłużej utrzymać waszą uwagę, ale mam nadzieję, że będziecie oglądać do końca odcinki. I że Justa nie zapominać je oceniać na końcu, ponieważ no... Kurwa, to mnie tak strzelał tu! Jezu, no strzelaj w niego, aby robił coś, no! Hopie! Jebut! Jebut! Jaruna! Jaki to jest fajne! No strzelaj w niego! Haha! Jak tu jest rozmas!
Trochę kamera mi za szybko wędruje, ale okej. Okay. I na pewno ta kamera tego samochodu jest dziwna. Na pewno nie prowadzi to tak fajnie w GTA, ale na pewno tego nie można też porównywać do GTA, ponieważ... No, moi drodzy. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, czyli mam ich pozabijać. Aha, to była chyba stacja benzynowa. No tak, mam ich pozabijać, ale nie zginęcie. Nie tak, no czego on zaczyna, Adamek? Od porażki! Dobra, jestem moim razy, jak zwykle Adamek lubi na samym początku sobie zginąć. Aha, ci niebieski są moi, a ci czerwoni są nie moi. Okej. Okay. Okej, moi friendzie. Dobra, możemy sobie postrzelać! Czemu tu nade mną jest jakiś koleś? Wow, what you fucker, Muthor! Jakie to jest fajne! A to jest mój, dobra. Przyjechali tu, z wszystkich stron. Oczywiście niebiescy są moi, a czerwoni ten. Fajnie, jakbym jeszcze ich wcześniej oznaczyli. Bo mogę strzelać swoich. Dobra, muszę uważać, żeby nie zginął. Nawet czytałem, że jest coś takiego... dobra, mam grenade'a, wrzucimy grenade'a. Nawet czytałem, że jest tu coś takiego jak ta kamera w GTA 5. Czyli po prostu ta taka filmowa. Co na pewno brzmi ciekawie. Okej. Okay. Zrobić to, żeśmy pozałatwiali. Umknięto. Dobra, coś żeśmy tu ich pobili, zakończyli. Czekamy, czekamy na info, czekamy na info, bo ja nie wiem dalej po co tu jestem, dlaczego tu żyję. Znaczy wiem po co tu jestem, mam zabić Ravello po prostu. Okej. Okay. Jasne, że pomogę mi. Adamek, ci zawsze pomogę, mój drogi, więc zawsze. Jezu, ja czuję, że to będzie tak chora gra. Ona może naprawdę mieć dużo podobnie z GTA 5, to jest... I na pewno będzie cholernie szalona, na pewno bardziej szalona niż GTA 5. Także ja wiem, że to jest dużo porównań. Dużo porównuję do właśnie... wytworu Rockstar, ale po prostu... ta gra będzie miała tyle z tego. Czemu już się? Ja mam latać helikopterem! Jezu, jak fajnie! A, shift... A, czyli muszę trzymać shift, żeby w ogóle robić nim coś? Ale dziwnie! Pierwszy raz czuję... Zawsze to się... Jak dziwnie, moi drodzy! Jak dziwnie, ale w sumie nawet można tym polatać. Strasznie dziwnie jest tu glefszwanie, ale jak to pięknie wszystko wygląda. Moi drodzy. Patrzcie na ten krajobraz. No grafika może nie jest jakaś powalająca, ale i tak robi to wrażenie. Szczególnie takie pola, jakieś takie kurcze, takie różyczki czy coś. Jakieś samochodziki, wow. Ale ja się z tym nie spodziewałem, że na samym początku dają nam kurcze helikopter. Dobra, obniżymy trochę wysokość. Rebeliaci zginął, co? Co ty pieprzysz? Zacieram tu, no. Aha, okej. Okay. A ja mu wylądować teraz nie w miarę szybko. Posraus. Wow, uwaga, bo możesz też skończyć do ciebie, kolego. Ostrzegałem. Dobra, posłuchajmy się tym i spróbujmy jakoś powalczyć z nimi. Broń. I jedziemy z nimi. Ja w ogóle nie wiem czemu służą ci niebiescy. Ja wiedziałem tylko, że mam zabić tego kolesia. Ale widzę, że mam tu jakichś kolegów. Tak, Adamek też ma kolegów. Ja. Aaaa, go tu! Okej. Okay. W sumie wszystko. Mam jedną gwiazdkę. Jeszcze ktoś? Dobra, mamy gdzie dotrzeć? Karabin stacjonarny! Użyj miniganu? O, oni chyba nie są pewni do tego, co robią! Oni nie są pewni! O, tak! Uciekać, uciekać! Moi przyjaciele, bo zabijam wszystkich! O nie, to nie było za mądre, żeby dać Adamkowi coś takiego. Ja chcę wybuchu! Wybuchu ja chcę! Viper? Co ten helikopter tu robi? On w Battlefieldzie miał być! Haha, już go nie będzie!
Jezus, ile tu jest różnych rzeczy. Ta gra będzie na pewno taka różnorodna, że naprawdę was zaszokuje, moi drodzy. Ona was zaszokuje i będzie cholernie dużo różnorodności. Jeszcze ktoś? Jeszcze ty zostałeś, mój drogi, ale ja cię przesitkuję, żeby sprawdzić, czy nie masz czegoś złego w sobie. Ja pierdzielę, jak to się w ogóle zaczyna? Czemu on robi się ten jakiś selfie? Jaka ta gra jest dynamiczna? Wow! Dima? O, jakaś modernizacja, to fajnie brzmi. Dima. It's nice to see you too, Dima. Oh. Hello. No bo jak ja mówiłem wcześniej. Aha, nie mówią, że nie grałem w dwójkę, jedynkę, dlatego mogę być w niektórych rzeczach fany. Po prostu się. Ale z tego co się dowiedziałem, to jesteśmy. To kontynuujemy tą fabułę, co była wcześniej. Czyli po prostu wracamy tam, skąd żeśmy przebyli. I witamy w domu, dlatego ja po prostu tych osób nie poznaję. Come see me for upgrade. Upgrade, to mi się podoba, że jest coś takiego. Fajnie, że mogę sobie teraz sam polatać. To mi też się podobało. Amunicja sobie pozbieram. Nie wiem, ile jej mogę pozbierać, ale... Jezus! Jest, moje kochanie! Może... O, to na pewno chcę. Wow! Jakie to jest fajne! Dobra. Ale co to jest? No to może nie do końca, ale na pewno to chcę. Dobra, tu się zmienia broń jednoręczna, broń dwuręczna, broń specjalna. To Adamek już czai. Na R chowiemy broń, czy gdzie? Okej, tam na klawiszach tych. Dobra, tu będę musiał trochę klawisz logię opanować i... Wow! Jaka klimatyczna jest ta gra. Wow. Ja pierdziele. Jak tu jest pięknie. Jak tu jest ślicznie, moi drodzy. Jakie to jest fajne. Jak tu jest pięknie, moi drodzy. Dobra, mam gdzieś tu dotrzeć. Jakie to jest fajne. Okej. Dobra, wygląda na jakieś drzewie, jest to co najmniej dziwne. Ale widzę, że dzięki temu mogę się znacznie szybciej przemieszczać, co jest ekstra. Wiecie, co mi to przypomina? W Dying Light, jak była taka kotwiczka, pamiętacie ją? Dobra, rozpoczynamy misję. W sumie mamy jeszcze czas, także sobie od razu to rozpoczniemy. Dying Light była taka kotwiczka, dzięki której można było się dużo szybciej przemieszczać między budynkami, dlatego to mi też taką kotwiczkę przypomina. Po prostu szok. No tak troszeczkę trudno się widzi w grę, a nie grać we wcześniejszą część. Na pewno to nie jest takie łatwe. Na pewno to jest całkiem coś innego jak... seria z Just Cause na pewno troszeczkę inna niż nie wiem. Kurczę, no. Proste porównanie jest z GTA 5, tak? GTA 5, A4, no to troszeczkę ta fabuła jest inna. I no, można po prostu wejść w świat GTA 5, tak nie grając w czwórkę. No tutaj mi jest troszeczkę początkowo trudno, ale myślę, że my, moi kochani, będziemy się świetnie. Świetnie się będziemy tutaj razem bawić. Trochę poszalejemy, trochę sobie pogadamy. Ale przede wszystkim spędzimy miło czas, ratując miasto Medici? Tak? To się nazywa? Nie będę wam za bardzo przerywał tych dialogów, słuchajcie, bo one są cholernie zajmujące. I will meet you at the outpost, Guardia Alpha. Patrz, ona jest oparzona, widzieliście? You can help me test some new equipment.
Dzień trochę spóźniony, ale... Ale to było dobre. Jebud wypierdala, nie? Tak to jest czasami z kobietami. Ty ci mówią cześć, cześć, przyjdź, a tak naprawdę to... Aha, czyli teraz będę miał przeszkolenie. Właśnie tego mi brakowało na samym początku. Jak żeście mnie wpieprzyli w środku jakiejś bitwy. Dobra, czyli klikam sobie tu. I otwórz spadochron. Okej, to opanowałem. Jakie to jest piękne. Ja pierniczę, jak mi się tu podoba, moi drodzy. Dlaczego wcześniej się częściej nie grało? Ja się czuję lepiej jak przy rozdziewiczeniu dziewczyny. Prawda? Wow. Dobra, to się ten tylko. A jak wylądować tym? A może nic nie robiąc? Okej. Okay. Dobra, jesteśmy. Trochę muszę opanować, jak się ląduje. Okej, okay, to są moje ludki, a? Dobra. Explosion averted. Safety first. Are you all right? Co się było do ciebie? Move. Explosion. Czemu ją miał wypuchnąć? To address any hiccups in the design. You are not afraid of flying, are you? Ah, no, an acrophobic agent. Preposterous. Oh, these are rebels. Salute. 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 What did you do to me? This is a march of technology. Your grappler has been updated. There is less chance for a violent limb detachment. You can now tether two items and retract. Your friend Mario suggested we call it Hatchinothery. Although that name will likely not make it past legal. Guardia Alpha seems like a good place to start. Maybe take out that gate? Yes, it will allow you access to the outpost. Kotwiczka. Hag, to właściwie hag jakiś, no? Ja pierdzielę, jaki to jest szalony, ile tu jest gadżetów. Moi drodzy, wy się nie wyobrażacie, ile to jest tu gadżetów, a tym bardziej, że gra nie jest stosunkowo. Ale możesz RPGa zawsze, nie? Pamiętaj. I to będzie na pewno moja główna broń. Ja będę miał dużo takich sprzętów. Przede wszystkim właśnie ten... Wow! Jakie to... Ale tu muszę... Tak? I tu. Aha, tu przecież trzeba tu puścić. Patrz teraz. Ha! Jakie zajebiste. Okej, okay, mój, coś mi tu przerwało, ale już jestem. Jakie to jest piękne. Patrzcie, patrzcie, jest! Idziemy go! Jebut! Czekajcie, połączymy te dwa. Ten z tym. Wow! Ja pierdzielę! Jakie to jest chore! Co tu będzie? Tu będzie się działo tylko i wyłącznie wybuchy. Hej, shiftem to przyciągam na siebie, okej. Okay. Całkiem spoko. Dobra. Dobra, mój kolego. Dobra, się zablokowałem. Gdzie mam teraz iść? Okej, okay, to spróbujemy użyć tego latania. Dobra, udało mi się. Aha, on ląduje sam. Okej. Okay. Dobra, już czaja. Pójść więź.
Okej, tu spuszczamy. Dobra, czaję. Czaję mniej więcej już czaję. Troszeczkę na początku musimy się nauczyć, ale myślę, że z czasem zaczęjmy. There is an attack imminent. Government forces are approaching. It's a retaliatory strike for last night. The rebels are in peril. They'll be overrun, crushed by opposing ground units. It's tragic, yet exciting. Not exciting, not as an attack exciting. I misspoke. This is an exciting chance to test my newest invention. What's that? Also to avert disaster. Put out your hands. Yep. Like so. What are you doing, woman? Huh? Oh, kuźwa. Moi drodzy, to będzie to. Na to najbardziej czekałem. Wingsuit. Ja na to czekałem. Ten gadżet chciałem najbardziej sprawdzić. Jezu, ile tu będzie takich pięknych różnych rzeczy. Okej. Okay. Jezu, ale ta muzyczka jest piękna. Ta gra obraz. Matko Święta, jakie to robi wrażenie. Na pewno jest to trochę dziwne sterowanie, trochę dziwna klawiszologia i kurwa to, że z samym początku, to że mi dopiero po 20 minutach odcinka tłumaczy, jak mam co robić. Ale sprawdzimy teraz to, moi drodzy. Teraz sprawdzimy to. Zaskoczymy, nie? Co, i co teraz? Otwórz. Wow! This wingsuit isn't bad. Okay, I'm pleased you're satisfied. Now hurry to the bridge. Oh. Chyba nie tak to miało być. Okej, okay, dobra, powtórka. To wbrew pozorom nie jest takie proste, moi drodzy, jak to się tak wydaje. Naukam nic nie robiąc. Tu steruję. Okej, okay, otwieram spadochron, tak? Dobra. Teraz się przeciągam na dół. Ale teraz się ściągam na dół, okej. Okay. No i wszystko prawie, że działa. Dobra. Podłóż tutaj. Okej. Materiał wybuchowy. Jak to się pięknie zapowiada, co? Punkt obserwacyjny. Mm-hmm. Czy ja będę mógł stąd jakoś dotrzeć tam? Dobra, spróbujmy, co? Dobra. Raz krałeś tu, okej. Okay. Czekaj, jeszcze raz, żeby to wszystko zaczaić. To nie jest wbrew pozorom takie proste, jak się tak wydaje. Ale można! Wow! Jak to się będzie świetnie sterowało? To jest boskie. Ja się będę tym podniecał. Ponieważ ja wcześniej nie miałem z tym do czynienia, dlatego... Dlatego sobie będę podniecał tym, tak? Okej. Okay. Jadą tu, ja. Tirovello's military won't know what hit them. Rozpieprzać miasto, ale rzeczywiście Adamek zawsze jest na posterunku. Dobra, no to wszystko to... Jakieś hakowanie tu ma jeszcze być? A wy jesteście normalni? Jakie hakowanie? Jakie hakowanie? Co wy tu robicie? Jakie? A, tak, ja myślałem, że będziemy coś w telefon, coś w stylu Watch Dogs się bawić jeszcze. A, tu jest droga, okej, okay, ale widzę, że tu już tym nie przesadzali na szczęście, bo to było tego dużo, strasznie za dużo. Ale o czym chciałem wspomnieć... Czekajcie, bo ja mam pomysła, żeby zrobić coś takiego jak... Zbliżyć się tu.
Bang. Aaaa, nie tak chciałem. Chciałem po prostu tą beczkę tam do niego przytegować, ale nie będę. Czemu tu jest ornik? Nie no, nie będę ornika zabił. Pakuj, okej. Okay. Jezu, jak się będę pod nieco, to bym tego nie dał. Chaj, coś mi łowce. Coś czuję, moi drodzy. Ja to się bardzo szybko skończy. Weźmy sobie miejsce na pierwszym planie. Dlaczego nie jak tak? On może tak stać! Jak ekstra! A, apartamentowce! Ile tu jest różnych rzeczy, moi drodzy! Ja się tego nie spodziewał. I wiedział, że to będzie chore. Bo to twórcy w sumie Mad Maxa, tego typu gier, no to musi być chore, tak? Ale ja pierdzielę. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, ja się będę z wami żegnał z tego piękniśkiego miejsca. Oła. I po prostu zapraszam was do następnego odcinka Just Cause 3, który myślę, że pojawi się już jutro, tak jak obiecałem. Myślę, że już troszeczkę tą mechanikę również opanuję. I bawienie się tymi wszystkimi tutaj fajnymi rzeczami. Okej, teraz jakbym... Patrzcie, mogę go włączyć? O, i mogę bardzo szybko zginąć. Bardzo, ale dobra, też wytrzymałeś. Okej, moi drodzy, ja się będę z wami żegnał, mam nadzieję, że się wam spodobało. I troszeczkę przepraszam was, że tak późno to wrzuciłem. Ale na pewno... Jezu, jakaś tam plaża, jeszcze śliczna. Ale na pewno jutro się wam w niedzielę odcineczek pojawi punktualnie o... Okej, tego nie było. Punktualnie o godzinie... 16? 17? 16 zrobiłem. Niech jest 16. Punktualnie o godzinie 16 pojawia się odcineczek z Just Cause 3. Także zapraszam. Trzymajcie się ciepłutko, milutko. Nie zapomnijcie ocenić filmu. Na razie. Pa, pa. Cześć.